Witamy Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Przed nami dzisiaj kolejna część sesji Rady Miasta. Nie udało nam się przez kilka sesji uzyskać odpowiedzi od prezesów firmy Nova. Ten punkt został zamknięty. Natomiast na ostatniej części sesji przegłosowaliśmy, aby do porządku weszły trzy projekty uchwał. Ważne trzy projekty uchwał, takie, które są oczekiwane przez mieszkańców, abyśmy je mogli podjąć, tym bardziej, że kolejna sesja planowana jest dopiero 23 marca. Przed sesjami zwróciłam się do Pana Prezydenta na piśmie, żeby ważne projekty uchwał zostały dane do porządku obrad, abyśmy mogli również nad tymi projektami pochylić się i debatować. No nie jest naszą winą, że nie udało się zakończyć sesji w ciągu jednego posiedzenia, ale Szanowni Państwo, te tematy, które chcieliśmy podjąć, pytania, które chcieliśmy zadać, były na tyle ważne dla mieszkańców Nowego Sącza, że prosiliśmy za każdym razem o to, aby była obecność Panów Prezesów i by udzielali nam pełnych, konkretnych informacji, które oczekiwaliśmy nie tylko my, ale także mieszkańcy. Taka lekceważąca postawa Panów Prezesów to nie tylko do nas, w stosunku do nas, ale myślę, że po prostu postawa Panów Prezesów pokazała ich stosunek do mieszkańców naszego miasta. Trzy projekty uchwał. Nie wiem, czy będziemy się pochylać nad tymi projektami uchwał. Między innymi jeden z tych, projektów to jest projekt polegający na dotacji ze środków budżetu miasta dla mieszkańców, którzy chcieliby się przyłączyć do sieci kanalizacyjnej i zlikwidowaliby w tym momencie zbiorniki bezodpływowe. Wiem od urzędników, że mieszkańcy dzwonią, pytają, czy ten projekt uchwały został już podjęty, czy będą mogli składać dokumenty o takie dofinansowanie. W obiegu taka uchwała funkcjonowała, natomiast były to inne koszty, o które mogli się mieszkańcy ubiegać. Zobaczymy, dlatego że w międzyczasie, w zeszłym tygodniu, dostałam pismo od Pana Prezydenta Bochenka, który w imieniu Prezydenta wszystkie projekty uchwał, które wpłynęły do Biura Rady, wycofał. Czyli w tym momencie nie mamy żadnego projektu uchwały, nawet te, które zostały już podjęte i porządek obrad został rozszerzony. Głosami tak naprawdę, z tego co pamiętam, nawet 16 radnych zagłosowało za tym, żeby tymi projektami uchwał się zająć podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta. Niestety Pan Prezydent wycofał. Zobaczymy, jak będzie wyglądała ta sesja, czy zmieni zdanie. Dziękuję. Szanowni Państwo, jak pamiętamy, tydzień temu miała odbyć się planowo sesja robocza Rady Miasta Nowego Sącza, ale w związku z tym, że na poprzednich sesjach nadzwyczajnych prezesi spółki Nowa w sposób lekceważący dla mieszkańców, prezydenta, jak również radnych podchodzili do sprawy, te sesje musiały być przerywane. Ponieważ ta sesja nachodziła terminem, sesja nadzwyczajna, na sesję roboczą, zaproponowaliśmy Panu Prezydentowi, aby Pan Prezydent, nie marnując czasu, uzupełnił porządek obrad sesji, w której aktualnie się znajdujemy, po to, aby podjąć ewentualnie uchwały ważne dla mieszkańców Nowego Sącza, dla rozwoju naszego miasta. Niestety tydzień temu dyrektorzy wydziałów podlegli Panu Prezydentowi nie byli obecni na sesji, nie mogli udzielać odpowiedzi merytorycznie na ewentualne pytania, które radni mogli zadawać. Stąd kolejna przerwa w sesji. Widząc i z niepokojem, patrząc na poczynania Prezydenta Miasta Nowego Sącza i jego zastępcy, ponieważ przed sesją otrzymaliśmy informację, że Prezydent wycofuje projekty uchwał, które normalnie powinny być procedowane na sesji roboczej, ale nic nie stało na przeszkodzie, żebyśmy w trakcie sesji nadzwyczajnej te projekty uchwał procedowali. Zdecydowaliśmy się wystąpić do Prezydenta z pismem, które zostało złożone w dniu wczorajszym. To jest to pismo, w którym prosimy Prezydenta o to, aby w dniu dzisiejszym, na czwartej części sesji, przedstawił projekty uchwał, które są istotne dla mieszkańców Nowego Sącza, bo następna robocza sesja Rady Miasta zaplanowana jest na 23 marca.
spotykamy się dzisiaj, nie chcemy marnować czasu, jesteśmy gotowi do pracy, dlatego uważamy, że bez zbędnej zwłoki pan prezydent powinien te projekty przedstawić. Ale jest kolejny temat, którym też chcemy się zająć, o który apelujemy do prezydenta już od dłuższego czasu. Na wniosek radnych klubu Prawa i Sprawiedliwości wybiera Nowy Sącz podczas Komisji Infrastruktury Rady Miasta Nowego Sącza, merytorycznej komisji. Został sformułowany apel do pana prezydenta, aby jak najszybciej prezydent przedstawił projekt uchwały, który przekaże potrzebne środki z puli wolnych środków, które pojawiają się w budżecie jak co roku, na rzecz MPK w Nowym Sączu, tak aby nastroje w tej spółce, nastroje wśród pracowników uspokoiły się, aby oni wszyscy byli pewni swojej pracy i swojego bytu. I stąd widząc, że pan prezydent jak gdyby nie reaguje na apel merytorycznej komisji Rady Miasta, która tym tematem się zajmowała, a widząc niepokój społeczny w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym, zrozumiały, i tu chcemy podkreślić, że rozumiemy absolutnie pracowników MPK jako klub radnych Prawa i Sprawiedliwości Wybieram Nowy Sącz, popieramy ich działania i będziemy starali się dbać o losy pracowników i pilnować, aby krzywda pracownikom MPK się nie stała. Dlatego również w tym piśmie, które złożyliśmy w dniu wczorajszym, nakreśliliśmy panu prezydentowi gotowość naszego poparcia dla projektu uchwały dotyczącego zwiększenia dofinansowania dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Podkreśliliśmy jednak, że rozwiązanie tego ważnego problemu społecznego nie może odbyć się kosztem rezygnacji z innych form wsparcia, jak na przykład dopłaty do wody i ścieków, z których korzystają wszyscy mieszkańcy Nowego Sącza. Liczymy na to, że pan prezydent nie będzie marnował czasu, nie będzie doprowadzał do pewnego rodzaju gry na emocjach ludzi, mieszkańców Nowego Sącza i jak najszybciej przedstawi projekt uchwały przekazujący odpowiednią kwotę z wolnych środków na rzecz MPK i my oczywiście taki projekt jesteśmy w stanie i gotowi poprzeć. Tak jak podkreślamy, na pewno nie zgodzimy się na to, aby pan prezydent realizował swoje obietnice wyborcze, zabierając jednocześnie mieszkańcom Nowego Sącza dopłaty do wody i do ścieków, bo czymże mieszkańcy naszego miasta są gorsi od mieszkańców okolicznych gmin, gdzie włodarze tych gmin dbają o mieszkańców, dopłacają do wody i do ścieków. Więc liczymy i apelujemy i bardzo prosimy pana prezydenta, aby jak najszybciej ze swoimi służbami taki projekt uchwały przedstawił, żeby przedstawił go jeszcze dzisiaj na sesji Rady Miasta, żeby nastroje w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym mogły się uspokoić. Bardzo dziękujemy. Kwota jakaś jest wymieniona, jeśli chodzi o to MPK? Nie wymieniamy kwoty. Tutaj patrząc na to, co było w przeszłości, jakie kwoty były proponowane, może ta kwota oscylować w okolicach około 4 milionów złotych. Jesteśmy na to przygotowani, że tego typu propozycja może się pojawić. Uważamy, że przekazanie tej sumy pieniędzy z wolnych środków jest najbardziej rozsądnym w tym momencie rozwiązaniem, z którego prezydent powinien skorzystać jak najszybciej. Są takie pieniądze? Tak, są jak najbardziej. One pojawiają się co roku. Prezydent może taki projekt uchwały przygotować, więc my na ten projekt, na tą inicjatywę prezydenta czekamy. Wręcz namawiamy go do tego, aby tutaj troszcząc się o pracowników MPK, o nastroje społeczne, jak najszybciej z takim projektem uchwały wyszedł pan prezydent i my będziemy mogli wtedy taki projekt uchwały poprzeć. Te wolne środki są zależne od tego, od rozliczenia końcowo-rocznego z 2020 roku. Zapewniam pana redaktora, że jest to pokaźna kwota i z naszych wyliczeń wynika, że starczy nie tylko na MPK, ale jeszcze być może na inne propozycje, które pan prezydent będzie chciał przedstawić. Czy to nie jest trochę tak, że najpierw zabraliście tą dotację jako rekompensatę dla spółki MPK, a teraz chcecie ją przywrócić, szukając wolnych środków? Może trzeba by było nie zabierać tych pieniędzy w uchwale budżetowej. Panie przewodnicząca? Panie redaktorze,
Uchwała budżetowa jest przygotowana przez pana prezydenta i w tym momencie w uchwale budżetowej nie mamy wolnych środków. My możemy robić zmiany tylko na płaszczyźnie samej uchwały budżetowej. Czyli te wszystkie zmiany, propozycje, które możemy dawać, muszą być zgodne z tym, co znalazło się w uchwale budżetowej. To są tylko przesunięcia, z których możemy korzystać. I w zależności od tego, czy to są tylko takie dwie grupy są, bo jak Państwo wiedzą, uchwała budżetowa zawiera podział na dwie grupy. To są materialne, prawda, i te wydatki bieżące. Przesunięcia mogą być tylko, jeżeli z wydatków majątkowych na wydatki majątkowe, z wydatków bieżących tylko na wydatki bieżące. W tym momencie myśmy nie mogli się tutaj odnieść w żadnym wypadku do wolnych środków, dlatego że dopiero wolne środki są w tym momencie. I tylko pan prezydent ma tutaj uprawnienia, żeby przygotować projekt uchwały i te wolne środki przeznaczyć właśnie na to zadanie, o którym powiedział teraz pan wiceprzewodniczący. Problem jest również w tym, że w jednym z mediów miejskich pan prezydent nie tak dawno powiedział, że, cytuję, nie ma obiadu za darmo. No cieszymy się, że pan prezydent takie zdanie wypowiedział. No szkoda, że zrozumiał to tak późno, ponieważ w okresie kampanii wyborczej ochoczo obiecywał darmowe parkingi czy darmową komunikację miejską. Jednak budżet miasta Nowego Sącza nie jest z gumy. Widzimy, że zaoferowano mieszkańcom Nowego Sącza darmową półtora godziny darmowego parkingu. Niemniej jednak kolejne godziny parkowania są znacznie droższe niż w latach poprzednich. A jeżeli chodzi o tutaj kwestie darmowej komunikacji, my jako radni Prawa i Sprawiedliwości Wybieram Nowy Sącz nie jesteśmy przeciwko darmowej komunikacji w mieście i to trzeba wyraźnie podkreślić, to podkreślamy. Natomiast nie zgadzamy się na to, aby obietnice pana prezydenta, czyli darmowa komunikacja, była finansowana z zabrania dopłaty do wody i do ścieków dla mieszkańców Nowego Sącza. Nie taka była umowa społeczna z mieszkańcami. Pan prezydent tego nie mówił ani razu w kampanii wyborczej, bynajmniej ja sobie tego nie przypominam, że zabierze dopłaty z wody i do ścieków na rzecz MPK. Więc my w tym momencie tych dopłat będziemy bronić. Natomiast dobry gospodarz, dobry menadżer powinien tak działać i tak gospodarować majątkiem miejskim i budżetem, aby te pieniądze wygospodarować, skoro taką propozycję pan prezydent złożył. My podpowiadamy panu prezydentowi naszym zdaniem najrozsądniejsze źródło finansowania w tym momencie MPK i wierzymy, że z naszej propozycji skorzysta. Chciałem jeszcze zapytać odnośnie dzisiejszej sesji, skoro prezydent napisał zastępca, tak to dobrze zrozumiałem, odnośnie wycofania tych wniosków, czyli formalnie, jeżeli nie zostanie zmieniona decyzja, czyli pani będzie musiała tę sesję otworzyć i następnie ją zamknąć, tak? Tak, jeżeli są przegłosowane, bo przegłosowaliśmy, dlatego zrobiliśmy przerwę, jak powiedział pan przewodniczący. Przerwa została zrobiona tylko dlatego, że radni przegłosowali trzy projekty uchwał, które w tym momencie rozszerzyliśmy porządek obrad o te trzy projekty uchwał, jak sobie Państwo przypominają. Natomiast, żeby rozmawiać merytorycznie nad projektami uchwał, chcieliśmy, żeby byli obecni dyrektorzy wydziałów, których te projekty uchwał dotyczyły. Niestety nie byli obecni podczas sesji. Stąd też... Czy rozwiązaniem było na przykład zamknąć sesję w tamtym tygodniu, ogłosić nową sesję w tym tygodniu? Nie, panie redaktorze, ogłoszenie sesji to nie ma w ogóle znaczenia, czy to jest przerwa, czy to jest ogłoszenie nowej sesji. Jesteśmy w punkcie, w którym przyjęliśmy projekty uchwał. Niestety w międzyczasie, gdy sesja została przerwana i dzisiaj mamy się spotkać, w międzyczasie prezydent, zastępca pana prezydenta wycofał wszystkie projekty uchwał, więc jeżeli nie będą one dane do porządku obrad, to nie będziemy mieli nad czym w tym momencie debatować. Ale formalnie można było zamknąć sesję i zwołać. Nie ma czegoś takiego, panie redaktorze, formalnie czy nieformalnie. Zrobiliśmy przerwę, bo byliśmy w trakcie. Więc w tym momencie, jeżeli byliśmy w trakcie, to nie zamykamy sesji w trakcie, bo były przyjęte projekty uchwał, więc nie mogłam zamknąć sesji. Ale można było przegłosować? Nie, nie, panie redaktorze. Panie redaktorze, nie. Przyjęliśmy rozszerzenie porządku obrad. Chcieliśmy debatować nad trzema projektami uchwał. Okazało się, że nie ma merytorycznie dyrektorów wydziałów. Więc zrobiliśmy przerwę, dlatego jest pismo pana wiceprzewodniczącego, który mówi o tym, żeby... Mimo, że już wycofał pan prezydent, może jednak warto by było się pochylić nad tymi projektami uchwał. One zostały przyjęte głosami także radnych Koalicji Obywatelskiej. 16 osób głosowało za projektami, czyli więcej niż nasz klub, więc może warto byłoby się pochylić nad tymi, te projekty uchwał, które są w porządku, nad nimi dzisiaj debatować. Zobaczymy, co będzie podczas sesji. Nie będzie tak, że sesja zostanie zamknięta i na przykład jutro wpłynie wniosek o sesję nadzwyczajną od pana prezydenta. No myślimy, że pan prezydent poważnie traktuje zarówno Radę Miasta, jak i mieszkańców Nowego Sącza, bo jeżeli są istotne tematy, o których powinniśmy rozmawiać i uchwały, które powinniśmy podjąć,
to powinniśmy to zrobić bez zbędnej zwłoki. I taki czas jest na to właśnie dzisiaj. Stąd to pismo, które złożyliśmy w dniu wczorajszym, aby pan prezydent takie projekty uchwał przedstawił. Jeżeli pan prezydent, załóżmy jutro, czysto hipotetycznie mówię, złożyłby wniosek o sesję nadzwyczajną, to byłoby to bardzo niepoważne postępowanie z jego strony. Jest to możliwe, natomiast tak jak mówię, byłoby to niepoważne z jego strony, dlatego że w tym momencie sesja, o ile się nie mylę, odbędzie się do tygodnia czasu, tak? Więc sesja nadzwyczajna, więc w tym momencie tracimy bardzo dużo czasu, a możemy te uchwały podjąć już w dniu dzisiejszym, a z drugiej strony też przykro o tym mówić, ale straciliśmy już w pewnym sensie tydzień czasu, dlatego że skoro w planie pracy Rady Miasta była wpisana data poprzedniej, tak, 23 poprzedniej sesji, to dyrektorzy wydziałów powinni być na tej sesji obecni. Rada przegłosowała... Ale to nie ma znaczenia, panie redaktorze, było w kalendarzu i spokojnie te punkty z sesji zwyczajnej, roboczej, mogły znaleźć się na sesji nadzwyczajnej i radni właśnie przegłosowali uzupełnienie porządku obrad głosami nie tylko radnych Prawa i Sprawiedliwości, o czym powiedziała pani przewodnicząca Iwona Mularczyk, tylko większa ilość radnych zagłosowała za rozszerzeniem porządku obrad i nagle okazało się, że my nie możemy rozmawiać na ten temat, ponieważ dyrektorów wydziałów nie ma na sesji, a powinni na sesji być, ponieważ ta sesja była wpisana w kalendarz Rady Miasta Nowego Sącza. Dlatego została ogłoszona przerwa. Liczyliśmy na to i liczymy cały czas, że dzisiaj pojawią się dyrektorzy wydziałów, że pan prezydent, pomimo tego, że wycofał projekty uchwał, rozszerzy, czy wystąpi o rozszerzenie porządku obrad i będziemy mogli ważnymi projektami uchwał dla miasta Nowego Sącza się zająć. Z tego wynika, że w pewnym sensie Rada Miasta jest bezwolna, no nie może nic w zasadzie. Prezesi mówią, że nie przyjdą, dyrektorzy mówią, że nie przyjdą. Nie ma żadnego przełożenia, żeby ich wciągnąć. Znaczy z taką sytuacją mamy do czynienia chyba po raz pierwszy w historii sądeckiego samorządu, ponieważ po tych częściach sesji związanych ze spółką Nowa kontaktowali się ze mną samorządowcy, którzy wcześniej pełnili zaszczytną funkcję radnych Rady Miasta Nowego Sącza, twierdząc, że nie było takiej sytuacji wcześniej w Radzie Miasta, żeby prezesi spółki, która w całości należy do miasta, uciekali przed Radą Miasta. Również dyrektorzy, którzy pracują i są na utrzymaniu mieszkańców Nowego Sącza, powinni być dostępni na sesji Rady. Ja pamiętam chociażby poprzednią kadencję Rady Miasta, kiedy nawet nie było jakiegoś merytorycznego tematu danego dyrektora wydziału, a dyrektorzy wydziałów byli na sesji, ponieważ są różne punkty. Rada może w różny sposób kształtować porządek obrad i dany dyrektor może okazać się, że będzie potrzebny. Te zachowania, które w poprzednich kadencjach były standardem, no niestety dzisiaj tym standardem już nie są. Ale standard to nie prawo i w zasadzie to można sobie wyobrazić, że do końca kadencji będzie trwała taka w cudzysłowie zabawa. Panie redaktorze, ale jest coś... Nie mamy na to ale jest, my na to wpływu nie mamy, panie redaktorze, ale jest coś takiego jak przyzwoitość. Skoro urzędnicy wiedzą, że pobierają pensje z budżetu miasta, utrzymują ich mieszkańcy, to winni są w sesjach rady uczestniczyć i powinni być na to gotowi, bo to jest w zakresie ich obowiązków. Więc my dziwimy się, dlaczego do takich sytuacji dochodzi, dlaczego prezydent na taką sytuację pozwala, bo to prezydent tych ludzi zatrudniał i jest ich szefem. A jakie było uzasadnienie wycofania tych dzisiejszych uchwał? Chyba nie było uzasadnienia. Nie, to kwestia było tylko tyle, że te projekty uchwał, które zostały złożone do Biura Rady, zostały wycofane. Tylko tyle. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.